witamy wszystkich. Bardzo miło, że nam, że tak, takie liczne grono się zjawiło. Trochę się stresujemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj będzie taki koncert refleksyjny. Nie będzie nie będzie jakoś wesoło, skocznie, radośnie. Będzie refleksyjnie, wielkopostnie, minorowo. Rozpoczniemy od rozważań nad psalmem 22. Może przeczytam wycinek z Biblii. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni chwały Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie. Zaufali, a Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzone u ludu. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi i potrząsają głową. Zaufał Panu. Niechże go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości. Jak wosk się staje moje serce. We wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Policzyć mogę wszystkie moje kości, a oni się wpatrują, sycą mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. To jest taki psalm, którym Żydzi modlili się na pogrzebach, który odmawiali na pogrzebach, który odmawiali nawet, kiedy zauważyli martwe zwierzę gdzieś przy drodze. Więc kiedy Jezus powiedział, umierając, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to każdy Żyd, który stał pod krzyżem, wiedział, co to znaczy i wiedział, co znajduje się w tym psalmie. I znał proroctwo i wiedział, że przed nim jest Mesjasz. I po prostu miał dwie możliwości. Albo całkowicie się oddać temu Mesjaszowi, uwierzyć w Niego, albo nienawidzić Go. Tak też jest dzisiaj, kto Jezus mówi, kto nie jest z nami, tym przeciwko nami. I o tym jest ten psalm. Ten psalm się kończy dobrze, bo Jezus wskazuje, że to On będzie panował przez czasy, że Bóg Go wyratuje. No nic, no to czas na rozważania muzyczne.